Laudetur Jezus Chrystus. Dzisiaj pozwoliliśmy sobie na to, żeby odważyć się na bardzo, myślę, że taką ważną decyzję w życiu każdego człowieka, ponieważ chcielibyśmy omówić książkę księdza Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego pod tytułem Kościół ma być przezroczysty. Jest to wyjątkowo ważny temat, może jeszcze przybliżę, żeby każdy mógł zobaczyć. I do tej książki dzisiaj będę odnosił się. Będę rozmawiał tutaj z księdzem na ten temat. Jest to wywiad z panem Tomaszem Terlikowskim. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jesteśmy gotowi? Tak. Jesteśmy gotowi. Proszę księdza, pierwsze pytanie, które myślę, że tutaj wydaje mi się, że powinno być takim początkiem, to pytanie, dlaczego akurat ksiądz? Dlaczego akurat ksiądz zdecydował się na coś takiego? No to jest dla mnie trudne pytanie, bo ja jestem osobą prywatną, to znaczy jestem szeregowym księdzem, nie pełnię żadnych funkcji w kościele. Natomiast 15 lat temu, kiedy pojawił się problem akt dawnej służby bezpieczeństwa magazynowanych, przechowywanych w Instytucie Pamięci Narodowej, jako pokrzywdzony otrzymałem te akta i wtedy zwróciłem się do władz kościelnych, jestem z archidiecezji krakowskiej, co mam z tym zrobić? No, najpierw nie było żadnej odpowiedzi, a później już za trzecim razem poradzono, abym wrzucił to do pieca, że to jest niepotrzebne i był taki argument, że młodzież się tym dzisiaj nie interesuje. No ja nie mogłem się z tym pogodzić i pomimo swoich zajęć, a prowadzę fundację imienia brata Alberta, która opiekuje się osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, postanowiłem się zmierzyć z tym problemem. I opublikowałem książkę Księża wobec bezpieki. I nie przypuszczałem, że ta sprawa, która wydawała mi się sprawą lokalną dotyczącą diecezji krakowskiej, no stała się problemem ogólnopolskim, liczne kontrowersje, ale także okazało się, że w Kościele, to jest moje zdanie, nie ma chęci do zmierzenia się z trudnymi problemami. No i później poszło już lawinowo, kiedy zacząłem dostawać falę listów od czytelników, kiedy zaczęły do mnie przyjeżdżać różne osoby, i księża, i ludzie świeccy, to okazało się, że to nie jest problem tylko lustracji, ale także bardzo wielu zaniedbań, które są w polskim kościele. I zacząłem pisać po prostu na ten temat. Jak mówię, nie jestem szefem żadnej instytucji, która by się do tego była do tego przygotowana, piszę na własną odpowiedzialność i taki też jest wywiad, zresztą kolejny, który przeprowadził Tomasz Terlikowski. Dobrze, ale na razie bez nazwisk, ma ksiądz wsparcie w jakichś biskupach, jeśli chodzi o oczyszczenie? Tak, to znaczy muszę powiedzieć właśnie bez nazwisk, że jest wyraźny podział w Episkopacie Polski, co dla mnie jest trochę zaskoczeniem. Bo okazuje się, że no jest grupa księży biskupów, która nadal traktuje Kościół jako oblężoną twierdzę. No jest to model wyniesiony jeszcze z czasów komunizmu. No oczywiście wtedy Kościół musiał się bronić. W ogóle nie można porównywać tych czasów. Ale przecież żyjemy 30 lat w wolnym kraju. Jest już trzeci z kolei pontyfikat, który przeżywamy i wtedy całkiem inaczej te sprawy są rozwiązywane i z przyjemnością stwierdzam, że są wśród księży biskupów, ale tego młodszego pokolenia, którzy jednak patrzą na to inaczej. Niestety główna linia wypracowana obecnie przez prezydium episkopatu jest taka, którą no można trochę określić krok do przodu, krok do tyłu. Myślę, że to do niczego nie prowadzi, dlatego jest tyle też kontrowersji w społeczeństwie, które jednak oczekuje jasności w wielu sprawach. W swojej książce użył ksiądz takiego sformułowania, że księża biskupi powyżej 65 roku życia każdą konstruktywną krytykę traktują jak atak.
Bardzo przykra rzecz, jeżeli faktycznie tak jest. Ja dopiero zaczynam swoją pracę w posłudze kapłańskiej, jestem księdzem 6 lat, natomiast nie miałem jeszcze takiej styczności z księżmi w ogóle. Dopiero wchodzę w ten światek, jeżeli mogę tak to ująć. Natomiast jest to smutna rzeczywistość, jeżeli faktycznie traktuje się pewne rzeczy jako atak, a nie jako, powiedzmy, taką miłość do Kościoła. Zresztą tutaj ksiądz w książce swojej użył takie określenie, że o księdzu się mówi jako zbłąkany reformator. Genialne określenie. Faktycznie, czy ksiądz mógłby się pod tym podpisać? Nie, no oczywiście tutaj może tylko wyjaśnię, że określenie 65 lat to odnosi się do mojego pokolenia. Akurat ja mam tyle lat i widzę wyraźnie, że osoby, które ciągle żyją jednak w oblężonej twierdzy, a niestety także zdarzają się wśród młodszych, to oni mają ten schemat. No, każda krytyka, nawet płynąca od innego duchownego, jest atakiem na Kościół. Jeszcze raz podkreślę, w czasach komunizmu tak można było to tłumaczyć, bo była służba bezpieczeństwa, były prowokacje, byli tajni współpracownicy SB. Natomiast teraz nie. Kościół ma prawo i obowiązek dotykać trudnych spraw. Najlepszym przykładem są oczywiście ewangeliści, którzy relacjonując wydarzenia Wielkiego Tygodnia, no nie bali się prawdy. Napisali o rzeczach bardzo pozytywnych, ale też negatywnych, jak zdrada Judasza, zaparcie się świętego Piotra, czy po zmartwychwstaniu Chrystusa niewiara świętego Tomasza. Więc nie bali się tej prawdy, więc opisywali. No dzisiaj ktoś mógłby powiedzieć, że opisanie Judasza to jest atak na Kościół, który się dopiero tworzył i który był wtedy prześladowany. Natomiast również jeżeli chodzi o tą cenzurę 65 lat, to ona jest oczywiście umowna. Z góry przepraszam wszystkich tych, którzy by mogli się z tego powodu jakoś czuć nieswojo. Przykładem bardzo pozytywnym, który zresztą opisuję w tej książce, jak i innych, jest mój były przełożony, ksiądz kardynał Franciszek Macharski, który był księciem Kościoła, dzisiaj nieżyjący oczywiście, który nie bał się tych spraw. Tam opisuje na przykład biografii jego, którą też wydałem, opisuje na przykład trudne problemy bardzo, nie tylko lustracja, ale na przykład problem klasztoru karmelitanek w Oświęcimiu czy wiele innych, gdzie jednak kardynał miał odwagę. Można dyskutować, czy zrobił słusznie, czy nie, niemniej podejmował te wyzwania. Natomiast postawa unikania zderzenia się z rzeczywistością, zasłanianie się tajemnicą, właśnie ten krok do przodu, krok do tyłu, moim zdaniem Kościołowi nie przynosi żadnego szacunku, wręcz odwrotnie, myślę, że wielu wiernych chciałoby wreszcie, żeby pewne sprawy zostały wyjaśnione, a nie ciągłe takie granie na pewnych emocjach, uczuciach, czy cofanie się w podjętych wcześniej decyzjach. Ksiądz biskup Ryś, jeżeli nie pomylę, kiedyś napisał książkę Skandal Miłosierdzia, w której, pamiętam jeden fragment, on tak zmienił moje podejście do wielu spraw związanych z życiem z Kościołem i z takim poszukiwaniem prawdy. Opisał świętego Piotra, który dyktuje ewangeliście, mówiąc, tutaj konkretnie napisz, że wyparłem się Jezusa, musisz to napisać. Ludzie muszą wiedzieć, że tak to wyglądało, że nie było tu bajek, że to jest konkretna rzeczywistość. Rewelacyjne zdanie, które faktycznie mówi to, co ksiądz, czyli że jednak ewangeliści pewne rzeczy pokazują. Natomiast tak się zastanawiam, na stronie 9 ksiądz użył takie określenia, że księdza krytyka nie wynika z niechęci do Kościoła. Domyślam się, że wynika tutaj z umiłowania prawdy, z miłości do Kościoła. Pytanie tylko, czy ludzie będą w stanie tę delikatną granicę rozróżnić. Ja na przykład jakiś czas temu nagrałem odcinek o jednym z kapłanów Kościoła katolickiego i wielu osób nie było w stanie zrozumieć, że wynika to z miłości. Z automatu pomyślało, że to jest krytyka, koniec, kropka. Popełniłem tam jeden błąd i już nikt nie był w stanie słuchać reszty, bo skupili się tylko i wyłącznie na jednym małym błędzie, który popełniłem. I to jest smutna rzeczywistość, tak mi się przynajmniej wydaje. Czy ksiądz modli się w ogóle w tej sprawie dużo? To też jest dla mnie ważne pytanie.
Ksiądz do księdza. Może najpierw odpowiem, że bardzo się cieszę, że został przywołany ten fragment z książki księdza arcybiskupa Grzegorza Rysia, który jest moim młodszym kolegą z seminarium i którego niesłychanie cenię za to, że ma odwagę, właśnie tu podkreślam, ma odwagę płynąć pod prąd w wielu sprawach. Można oczywiście z nim polemizować, niemniej jednak moim zdaniem ten fragment jest niesłychanie ważny, bo dzisiaj, jeżeli ktoś mówi o zgorszeniu, to przecież ewangeliści zgorszyli tych biednych pierwszych chrześcijan, którzy ginęli na arenie, właśnie opisując Judasza czy zaparcie się świętego Piotra. Ale ewangeliści doskonale wiedzieli, to co zresztą podkreślał papież Jan Paweł II, że jednym z najważniejszych przesłań, jakie płynie z Ewangelii, oprócz oczywiście cała Ewangelia jest niesłychanie ważna, ale Jan Paweł II to podkreślił, to zdanie, poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Nie da się niczego zbudować na kłamstwie, przemilczeniu, matactwie i wszelkie takie tłumaczenia, że ktoś jest zgorszony, no to Ewangelia też jest zgorszeniem, przecież też dla wielu ludzi jest niewygodna i w XXI wieku chętnie by wzięli nożyczki i powycinali z tej Ewangelii pewne rzeczy. Natomiast jeżeli chodzi o to, to oczywiście tak. Ja powiem takie swoje doświadczenie, które w innej książce opisałem. Kiedy przeczytałem wszystko to, co dotyczyło mojej osoby, a często to były relacje tajnych współpracowników, bardzo często osób, które znałem osobiście. No byłem tym wstrząśnięty. Jak przyszedłem do domu, to zrobiłem dwie rzeczy. Po pierwsze, poszedłem pod prysznic, bo miałem takie poczucie, że człowiek jest brudny, no ale to w takim, powiedziałbym, bardzo emocjonalnym podejściu i odbyłem spowiedź generalną. Dlatego, że zrozumiałem, że bez oczyszczenia samego siebie nie ma drogi do podejmowania tych tematów. Oczywiście tak, to jest sprawa, która powinna być w moim wypadku, trudno mi o sobie mówić, ale jest w ogóle fundamentem. Jeżeli człowiek wierzy, że zmierzy się ze złem, to sam musi być oczyszczony, sam musi tą sprawę przemodlić. Refleksja. Ja oczywiście w ciągu tych 15 lat mam też świadomość, że nie wszystko się udało, że oczywiście dzisiaj bym pewne rzeczy zrobił inaczej. Mówię o tej sprawie oczyszczenia Kościoła. Niemniej jednak w jednej sprawie jestem przekonany. Nie ma innej drogi, bo inaczej to będziemy znowu, obrazowo mówiąc, na rdzewiejące miejsce na jakimś metalu pokrywać błyszczącą farbę. Na początek będzie dalej ta farba, bardzo szybko zacznie się łuszczyć i rdza wyjdzie. I to jest droga, która jest opisana nie tylko w Ewangelii, ale również w wielu pismach ojców Kościoła, świętych, którzy wiedzieli, że przez swoje działanie, ale także modlitwę są w stanie zmienić Kościół na lepsze. Ważne dla mnie było to, że ksiądz powiedział, że faktycznie odbył ksiądz spowiedź generalną w momencie, kiedy zrozumiał, z czym ma do czynienia. Dlatego, że moje pierwsze skojarzenia to do tych różnych księży, którzy ostatnimi czasy odchodzili w takiej, w moim rozumieniu, w niesławie. Czy to ksiądz Fabian Błaszkiewicz, czy ksiądz Międlar, czy ksiądz Misiak. To są takie sytuacje, w których nieraz człowiek ma takie doświadczenie, no chłopaki mówią dużo racji i mają dużo racji, ale zabrakło właśnie tego czegoś. Czyli miłości do Boga, zrozumienia, że ja też mam prawo popełnić błąd, żeby jednak trzymać się kurczowo Jezusa. Pamiętam, jak moja mama przerażona do mnie zadzwoniła i powiedziała, że czyta teraz książkę księdza Jacka Międlara i mówi, ale Michał, tam jest wszystko to, co ty mówisz. Tam jest po prostu taka prawda. Mówię, mamo, tylko mam jedno pytanie. Czy wolałabyś, żebym mówił prawdę o Kościele, a jako potwierdzenie swojej tezy na przykład zrobił dziecko jakiejś kobiecie? Czy wolałabyś, żebym był ojcem Pio? I mama mówi, dobrze, ja przestanę czytać książkę, w takim razie zacznij się modlić. I to jest to. Jeżeli ksiądz mi powiedział, że faktycznie ksiądz się modli, dziękuję. To jest Mistrzostwo Świata i ja też oczywiście obiecuję modlitwę z mojej strony. Tutaj
w książce co chwilę pojawia się określenie lawendowa mafia. Co to w ogóle za skrót? Skąd to się wzięło i o co w tym chodzi? Tak, no tu muszę się cofnąć jeszcze do moich czasów seminaryjnych. Byłem klerykiem na przełomie lat 70. i 80. Jeszcze byłem dwa lata w wojsku, o czym młodzi księża w ogóle nie wiedzą, że klerycy mieli jeszcze takie doświadczenie tej służby wojskowej. I nie przypominam sobie, żeby w czasie formacji seminaryjnej, a w Seminarium Krakowskie na pewno miało bardzo solidną tą formację, żeby problem homoseksualizmu w ogóle był poruszany. Jeżeli mówiono coś na ten temat, to jakby na marginesie, jako trzecio czy czwartorzędna sprawa. I dopiero przeglądając te akta Instytutu Pamięci Narodowej, zobaczyłem, że w tych relacjach między duchownymi, którzy ulegli presji SB, a funkcjonariuszami SB, którzy to wykorzystywali, jest drugie dno. To tym drugim dnem są tak zwane kompromateriały, czyli materiały kompromitujące. Na ogół jak myślimy o jakichś rzeczach, które mogą skompromitować księdza, to nieżyjący Czesław Kiszczak, szef SB, to określił korek, worek i rozporek. Korek to oczywiście alkoholizm, worek to pazerność na pieniądze, na dobra materialne, a trzecia rzecz to wiadomo o co chodzi. Ale tam zawsze w podtekście było to, że dany ksiądz wiązał się z kobietą. Natomiast dopiero ujawnienie tych akt pokazało, że ogromnym problemem były te relacje homoseksualne w środowisku księżowskim, które powodowały werbunek i równocześnie duchowni homoseksualiści bardzo mocno się wspierali. I dopiero pod tym kątem, jak zacząłem przeglądać tak swoje, powiedzmy, swoje doświadczenia w tej sprawie, to rzeczywiście zauważyłem, że środowisko homoseksualne jest niesłychanie wspierające się, również w kłamstwie, bo żyją ci ludzie w kłamstwie i zaprzeczeniu. I kiedy wydawałem tę książkę, ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz, no już zgodził się na to wydanie, tu zresztą był u mnie w Radwanowicach i powiedział, że on już się godzi na to, no ale żebym nie pisał o tych relacjach homoseksualnych, bo to tego ludzie nie wytrzymają. Ja rzeczywiście w tej książce to pominąłem i dzisiaj tego żałuję, bo bez zrozumienia tych powiązań, tych takich podziemnych struktur, nie da się też opisać, gdzie jest przyczyna zła w Kościele polskim. Natomiast samo określenie lawendowa mafia pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, kiedy na przestrzeni lat 60., 70., a więc to jest pół wieku wstecz, zaobserwowano zjawisko bardzo dużej obecności ludzi o skłonnościach homoseksualnych w seminariach duchownych i w zgromadzeniach zakonnych, także wśród księży, biskupów. Niestety, to nie jest kwestia tylko celibatu, czyli zachowania wstrzemięźliwości, ale kwestia wzajemnego wspierania się. I to lobby homoseksualne nazywane lawendową mafią w Stanach Zjednoczonych spowodowało ogromne, gigantyczne zło. Sprawa kardynała McCarricka to jest tylko wierzchołek góry lodowej. I dzisiaj to samo obserwujemy. Dopiero papież Benedykt XVI, to trzeba wyraźnie podkreślić, 4 miesiące po objęciu swojego urzędu w stolicy apostolskiej, było to w sierpniu 2005 roku, znając te sprawy, kiedy był prefektem jednej z kongregacji watykańskich, wydał dekret zakazujący przyjmowania księży, ludzi o skłonnościach homoseksualnych do seminariów duchownych. W 2008 roku dodał jeszcze kolejne obostrzenia. I dopiero od tego czasu
Możemy powiedzieć, że Kościół jednoznacznie określił, że osoby o tych skłonnościach nie mogą być duchownymi. Natomiast co zrobić z tą ogromną grupą osób, które już są duchownymi albo nadal nie przestrzegają tych postanowień? Kiedy odchodził jeden z księży w diecezji lubelskiej, też człowiek, który bardzo dobrze działał na polu duszpasterskim, a później nagle się poczuł gejem, związał się ze swoim partnerem, porzucił kapłaństwo, to on powiedział, że kiedy był dopuszczany do święceń kapłańskich, nikt nawet mu nie powiedział, że nie może być jako homoseksualista. Nie wiem, czy to jest prawda, co on mówi, niemniej obserwuję to, że ten problem jest ogromnie trudny, nie tylko w Watykanie, nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale także w Polsce. Poza tym to, że mu nikt nie powiedział, wystarczy, że Pismo Święte przeczyta i wie mniej więcej, jaki jest stosunek Pana Jezusa do takich spraw. Natomiast tutaj od razu, bo niestety będę musiał przeskoczyć na chwilę wątek, ale wrócę do tego, co chciałem. Tak, tak. Tutaj ksiądz poruszył temat Benedykta XVI. Pozwolę sobie przeczytać ze strony 125, ewentualnie jak ktoś będzie szukał. Gdy Benedykt XVI próbował to zrobić, czyli tu kwestia oczyszczenia, ostatecznie przegrał. I zapewne właśnie ta klęska była jednym z powodów jego rezygnacji. Istnieje jeszcze jeden aspekt, przez który niewiele daje się zrobić. Otóż Kościół w ostatnich dziesięcioleciach opanowała mentalność korporacyjna, a korporacja za wszelką cenę broni swojego wizerunku i tak będzie dopóty, dopóki będą jakieś pieniądze. Czy ta kwestia rezygnacji Benedykta XVI i oczyszczenia, bo to, że zaczął, to wiem, to jest jakieś potwierdzone dane, czy to raczej kwestia intuicji, domysłów i w tej kwestii? To też myślę, że mnie interesuje, bo dalsze pytanie będzie u papieża Franciszka, bo to jest raptem pół strony później, ale to za chwilę do tego przejdziemy. Oczywiście jest to na podstawie różnych publikacji, które się ukazały do tej pory. Tutaj w żaden sposób nigdy nie miałem kontaktu z Benedyktem XVI. Najwyżej gdzieś go z daleka widziałem, jak był tutaj w Polsce. I jest to oczywiście pewna taka teoria, no ale poparta relacjami świadków, która jest pewną taką koncepcją, że jednak działania Benedykta XVI, a to są już fakty, były bardzo radykalne w tych sprawach. Wspomniane dwa zakazy wydane przez niego. Później w ciągu 7 lat odsunął aż 80 biskupów na terenie całego świata od funkcji biskupich. Niektórych przeniósł do stanu świeckiego. Nie tylko ze względów homoseksualnych, ale również ze względów innych obyczajowych. Więc widać było, że jego radykalizm. Pamiętam bardzo dobrze jego wypowiedź, jeśli mówiąc, rozważania drogi krzyżowej w Koloseum, jeszcze na końcówce życia papieża Jana Pawła II, gdzie powiedział jako prefekt, kardynał Ratzinger, o brudzie Kościoła. I myślę, że postać Benedykta XVI jest to jedna z bardzo świetlanych postaci w Kościele polskim, kościele ogólnoświatowym, ale także dla Polaków bardzo ważna. Był to przecież współpracownik Jana Pawła II i człowiek, który bardzo Polaków lubił i widać było jego ogromną empatię. Ale był człowiekiem radykalnym. To jest przykład kogoś, kto jednak zderzał się z tymi trudnymi sprawami. Do dziś nie wiem, dlaczego ustąpił. Oczywiście są różne na ten temat teorie. Niemniej jednak to, co zrobił w ciągu 7 lat, było bardzo ważne i myślę, że należy mu się ogromny szacunek. Ciągle jest takim punktem odniesienia dla wielu osób, które chcą zmian w Kościele, tych pozytywnych, to jest właśnie jego nauczanie. Pamiętam, jak żartobliwie jeden z księży znajomych powiedział taką rzecz, że kiedy był młodym księdzem i miał okazję czytać Benedykta XVI, to martwił się, że nic nie rozumie, kiedy czytał jego dzieła. Natomiast oczywiście później kwestia tutaj słownictwa bardzo się wyrobiła i mówi, zaczął rozumieć, no to teraz zaczął się martwić, że rozumie papieża Franciszka i to jest dla niego właśnie niepokojące, że teraz niestety rozumie. Natomiast proszę mi powiedzieć taką rzecz, ponieważ tu ksiądz ujął takie, tutaj dosyć chyba ważne, że papież Franciszek ma bardzo mądre
i głębokie refleksje na temat przyczyn kryzysu, ale niewiele może albo chce zrobić. I pierwsza moja myśl po przeczytaniu tego fragmentu, bo to jest, no pięknie to brzmi, tylko że nie jest poparte jakimiś konkretami, natomiast chciałbym się zapytać, tylko zanim ksiądz odpowie, to jeszcze będzie milion dygresji, na czym polegają owe mądre i głębokie refleksje, albo jak one brzmią, bo pamiętam jeden odcinek pana Lisickiego i pana Miśko z cyklu Wierzę na portalu wsensie.pl i pamiętam, że pan Lisicki powiedział taką rzecz, tylko ja nie mogę tego poprzeć moją wiedzą, bo jest ona tutaj zbyt skąpa, jeżeli mogę tak to ująć, że papież Franciszek w tych decyzjach, o których tu rozmawiamy, z jednej strony pięknie mówi, że tego nie powinno być, że tak się nie robi i że to jest nie w porządku, a z drugiej strony na przykład nominacje trzech kardynałów, którzy będą brali udział w konklawę, mówiące o tym, przecież oni mają tyle za uszami i wszyscy stoją za tym środowiskiem, więc coś jest nie tak, bo ładnie mówi, tak, i świat podaje w mediach wszędzie, że to jest właśnie fenomen Franciszka, a z drugiej strony, o czym świat często nie wie, decyzje, które podejmuje, pozostawiają tyle pytań. Więc dlatego ciekaw jestem, na czym polega ta owa głęboka refleksja i mądrość. W księdza oczywiście opinii na bazie tej książki, ale może też dalszych prywatnych przemyśleń już po książce. Tak, no dam jeden przykład, bo rzeczywiście tutaj ksiądz też dobrze to zobrazował. To jest pojęcie na przykład, to jest może szczegół, ale uważam, że w tym zmaganiu się z lawendową mafią, czy w ogóle z brudem kościoła jest niesłychanie ważne. To jest sprawa bezbronnych dorosłych. Co to w ogóle jest? Do tej pory w prawie świeckim, także w Polsce, wszelkie molestowania dzieci, czyli pedofilia, ma górną granicę 15 lat. Na przykład komisja, która ostatnio powstała, państwowa w Polsce, już sobie narzuciła z góry 15 lat i koniec. Czyli ofiara, jeżeli już przekroczy jeden miesiąc, no to już nie jest pedofilia i tym się w ogóle nie zajmuje. I to jest moim zdaniem ogromny błąd. W prawie kościelnym za czasów kilku ostatnich pontyfikatów, bo moim zdaniem to jest decyzja wypracowana przez przynajmniej trzech ostatnich papieży, podniesiono tą granicę do lat 18. Może się tutaj mylę, czy to było 18 lat jest w prawie tak, czy tak. W tym pontyfikacie, czy w poprzednim. Niemniej tu widzę wyraźną kontynuację. Tu też od razu robię dygresję, że te trzy ostatnie pontyfikaty są jednak kontynuacją, pozytywną kontynuacją walki z brudem Kościoła. I 18 lat. Czyli już prawo kościelne jest ostrzejsze w tej sprawie. Ale papież Franciszek zrobił moim zdaniem milowy krok, za co trzeba go niesłychanie cenić. Wprowadził kategorię bezbronni dorośli. Kto to jest? Kim są w ogóle ci bezbronni dorośli? To są młodzi ludzie, którzy przekroczyli 18 lat, a więc według prawa państwowego są dorosłymi, mają dowód osobisty, ale są uzależnieni na przykład w strukturach kościelnych, będąc klerykami czy siostrami zakonnymi. Również dotyczy to osób z zaburzeniami psychicznymi czy umysłowymi. Ja na co dzień opiekuję się osobami niepełnosprawnymi intelektualnie i mieszkam tu z nimi pod jednym dachem od 30 lat. I znam bardzo wiele przypadków osób, które są według prawa dorosłymi, nie są ubezwłasnowolnionymi, natomiast no, są jak dzieci. I często są właśnie ofiarami różnych ludzi, powiem wprost, zboczonych, którzy molestują, czy to dotyczy kobiet, czy mężczyzn. I ta ogromna kategoria, którą stworzył papież Franciszek, pozwala władzy kościelnej zająć się tym problemem o wiele szerzej. Przykład taki najbardziej znany w polskim kościele to jest sprawa arcybiskupa Juliusza Peca, który dopuszczał się molestowań i na terenie Watykanu, jak to zresztą powiedział publicznie niedawno szef Katolickiej Agencji Informacyjnej Marcin Przeciszewski, że to już było znane wtedy, kiedy on w latach 70. i 80. pracował w Watykanie. Później był biskupem w Łomży, później w Poznaniu arcybiskupem.
Wszędzie dochodziło do tych skandali, ale było tłumaczenie, że przecież to nie są dzieci, że klerycy czy księża no, musieli się na to zgodzić i tak dalej. I wtedy tą sprawę zatuszowano. Natomiast dzisiaj już by tego się nie dało zrobić, bo jednak wtedy dzisiaj kleryków oceniono by jako bezbronnych dorosłych. W ogóle nieruszony temat, który w mojej książce jest tylko zasygnalizowany, to jest prawa sióstr zakonnych, które są bardzo mocno w tych strukturach kościelnych, ale też właśnie jako bezbronne, które de facto nie mają się do kogo odwołać. I to powoduje, że rzeczywiście tutaj koncepcja papieża Franciszka jest słuszna, ale od razu można sobie powiedzieć, dlaczego to nie jest stosowane w Polsce. Były na przestrzeni już pontyfikatu papieża Franciszka różne głośne sprawy, na które nuncjusz ten czy inny papieski nie reagował. Co więcej, dopiero media, dopiero właśnie presja społeczna powodowało, że następował jakiś krok do przodu. No więc tutaj mam zastrzeżenia do papieża Franciszka, że doceniając jego słowa na tym przykładzie i również wprowadził to motu proprio, ten jeden z listów, pozwalający na rozwiązywanie tych spraw, czyli zrobił bardzo słuszną drogę, wskazał. Ale niestety w relacjach polskich, no pytanie, dlaczego nuncjusz milczy? Dlaczego przedstawiciel papieża Franciszka w tych sprawach toleruje rzeczy, które się dzieją złe. Czy tu stawiamy znak zapytania, czy ksiądz chciałby ewentualnie powiedzieć, że ja coś tam jednak wiem i ewentualnie mogę to dopowiedzieć? Znaczy, myślę, że papież mówi swoje, słusznie mówi, a jego współpracownicy robią swoje. No i tu już kropkę postawię. I tu się zastanawiam jeszcze nad jedną rzeczą. Z mojego punktu widzenia młodego księdza, który jeszcze jest gorliwy, któremu jeszcze się chce, który jednak więcej sprawiedliwości niż miłosierdzia jeszcze niestety potrafi okazać, a to z czasem pewnie też dojrzeje do wielu rzeczy, że ja sobie mówię tak, gdybym był papieżem, 3 porządne ekskomuniki na takich księżach, żeby reszta się przestraszyła. Może jeszcze tli się jakaś wiara w niektórych i przynajmniej siedzieliby cicho, albo przynajmniej próbowaliby przeżyć nawrócenie, wiedząc, że ekskomunika to jest decyzja już, która ma konsekwencje wieczności. Co ksiądz na przykład ze swoim stażem o tym myśli? No ale wspomniany przeze mnie, znaczy przez księdza, przeze mnie tutaj poparty przykład arcybiskupa Grzegorza Rysia, no jest pozytywny. On jednak duchownego, który przyjął chrzest powtórnie, no był taki przypadek z rąk protestanckiego duchownego, no dokonał jednak jego bardzo surowej kary, wymierzył mu to bardzo surową karę. No więc tutaj trzeba reagować. No, są sytuacje, gdzie nie ma wyjścia. I to nie jest kwestia tylko miłosierdzia, no bo to doszłoby do absurdu. Wtedy, jeżeli by rządziło tylko miłosierdzie, to trzeba byłoby rozwiązać policję, sądy, prokuraturę, również w prawie kościelnym wykasować te wszystkie rzeczy. No i każdy, który dokonał przestępstwa, od razu jest otoczony miłosierdziem. I moim zdaniem to jest fałszywe miłosierdzie, bo jednak cała koncepcja Kościoła jest zbudowana na nawróceniu i na prawdzie. I bez tej prawdy nie ma nawrócenia. Tak jak jako ksiądz przygotowuje, dawniej teraz nie katechizuje, ale dawniej przygotowywałem dzieci do pierwszej komunii, no to 5 warunków dobrej spowiedzi. Żal za grzech, najpierw rachunek sumienia, czyli prawda, stanięcie w prawdzie. Żal za grzechy, mocne postanowienie poprawy, szczera spowiedź i zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu. Ja tam piszę w tej książce, że księża mają najczęściej problem z 1. i 5 warunkiem dobrej spowiedzi. Pierwszym, żeby stanąć w prawdzie, bo zawsze znają furtki, zawsze się tłumaczą. Nie, ja mówię to tak, już licencja poetyka, że bardzo często się tłumaczą. A jak przyjdzie do zadośćuczynienia, no to łatwiej jest odmówić modlitwę, czy nawet pościć, niż pójść do kogoś i go przeprosić, czy po prostu naprawić tą krzywdę. I myślę, że tutaj
wyraźnie w nauczaniu trzech ostatnich papieży jest jednak pokazana ta droga, że najpierw trzeba ten rachunek sumienia zderzyć się z tą rzeczywistością, a później te warunki kolejne. I tutaj miłosierdzie i sprawiedliwość moim zdaniem nie są w kolizji ze sobą. Wychodzę z założenia, że lepiej, żeby był niedosyt niż przesyt tematu. W związku z tym dzisiejszy odcinek zakończymy. No, dorwały się dwie gaduły, więc tutaj tego nie przeskoczymy. Spotkamy się, myślę, że w najbliższym czasie. Nie będę jakoś tak określał konkretnie kiedy, na drugi odcinek. Oczywiście zachęcam do tego, żeby wysłuchać. I pamiętajcie, kochajcie Kościół i módlcie się za Kościół. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.